nieźle. Nieźle, odśnieżone. Choć idealnie nie było. Nie tylko w mieście, ale i okolicy. Gorzej sytuacja wyglądała z chodnikami. Do tam, do szkoły, do MOPS-u bardzo źle jest dojść. Nie, myślę, że odśnieżanie. Może nie jest tak najgorzej. Nie jest super, ale coś nie jest źle. Tak w Skandynawii to jest normalne. Może ktoś, jak przyjedzie z równin, to może ma utrudnienie. Ale nie, to jest normalne życie. Fajna zima, no. Dzisiejszy dzień dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do łatwych nie należał. Wszystkie samochody, które służą do odśnieżania i do posypywania solą, są na trasach. Jak widzimy, te główne ulice są nie tylko przejezdne, ale są czarne. No oczywiście jak pada śnieg, to trudno, żeby czarne były. No ale jeśli tylko przestaje padać, to my tam wyjeżdżamy i jest naprawdę dobrze utrzymane miasto. Zima dopiero się rozkręca, a część miast już ma problemy z brakiem drogowej soli. Zapytaliśmy, czy tyczy się to także naszego miasta. Nie ma żadnej obawy, że zabraknie soli. Tej soli jeszcze dokupiono, zamówiono dwa razy po 500 ton. No a że MPGK jest przewidujące, najlepiej świadczy to, że kilka ościennych miast prosiło, czy nie jesteśmy w stanie im pożyczyć albo sprzedać soli, bo no, nie zadbały o to. Problemy na drogach zaczęły się dużo wcześniej, bo w piątek. Przez warunki panujące na Kapeli koło Dziwiszowa jeden z samochodów ciężarowych nie był w stanie zjechać z góry, blokując przejazd innym kierowcom. O całej sytuacji poinformowała nas pani Ewa, która poprosiła nas o interwencję w tej sprawie. My staliśmy krótko, jakieś 40 minut, ponieważ osobowe samochody się przeciskały koło tego tira. Z kolei inne większe pojazdy nie mogły przejechać. Kierowca właśnie autobusu, który stał przed nami, mówił, że już przez 3 godziny proszą, dzwonią, no do Jeleniogórki dzwoni, ale ponoć to nie jest rejon jeleniogórski. Dzwonili do Złotoryi, ale zero odzewu, zero pomocy. Podobno w tym czasie ani razu nie pojawiły się służby drogowe. W pewnym momencie zniecierpliwieni kierowcy mieli sami zacząć odśnieżać trasę. W pewnym momencie nadjechał to samochód osobowy i mobil chyba nie przejechał jednego pana, no tak by mogło być, ponieważ no, na czarno ubrany niewidoczny był, nie? Także dwóch panów walczyło tam z opatami, to było śmieszne po prostu, żeby przez 3 godziny nikt nie przyjechał. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarządcę, Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Jestem zaskoczona i zdziwiona, że jest tam nieodśnieżane, bo my mamy dzienniki objazdu, dzienniki pracy sprzętu. Tam jest najgorzej rzeczywiście, bo sytuacja śnieg jest, sypie śnieg i stąd nie nadążamy. Sypać piasku nie ma co, odśnieżamy, droga jest przejezdna. Odcinek na Kapeli zakwalifikowany jest przez Dolnośląską Służbę do 3. standardu zimowego utrzymania dróg. Oznacza to, że po ustaniu opadów śnieg może leżeć na jezdni maksymalnie do 6 godzin. Śnieżna aura w naszym regionie ma utrzymać się do jutra.